Szanowni Państwo, w tym materiale opowiem o sprzęcie, który wydaje mi się, że warto mieć w domu, niezależnie czy jest się majsterkowiczem, czy nie. Ten film będzie zatem o dalmierzu laserowym, a konkretnie o modelu MC0934 od Dedry. Producent już na opakowaniu wskazuje na 8 według niego najistotniejszych cech urządzenia. Dalmierz wyposażony jest w czerwony laser drugiej kategorii, pozwala mierzyć odległości w zakresie od 5 cm do 70 m, a dokładność pomiaru rośnie liniowo o 2 mm na każde 10 m. Mamy dwa punkty odniesienia, możemy w nim zapamiętać do 30 pomiarów, wyposażony jest w elektroniczną poziomicę i 7 funkcji pomiarowych. Na dwóch bateriach AAA możemy dokonać aż 8000 pomiarów. Urządzenie ma też deklarowany stopień ochrony IP54. Przyjrzyjmy się mu zatem z bliska. W kartonowym pudełku znajdujemy oprócz samego urządzenia futerał, który możemy nosić na pasku, smycz, płytkę odblaskową, komplet baterii i instrukcję obsługi. Płytka odblaskowa jest pomocna, gdy pojawia się problem z odbiciem wiązki lasera, na przykład gdy celujemy w jakąś szklaną powierzchnię. Możemy ją wówczas umieścić na płaszczyźnie, zapewniając odpowiedni współczynnik odbicia. Grubość płytki wynosi 1 mm. Dalmierz ma typową budowę. Urządzenie ma kształt prostopadłościany o wymiarach 112x48x25 mm. Waży 110 g z bateriami, a ekran ma około 2 cali przekątny. Od przodu widzimy źródło wiązki lasera oraz odbiornik odbitego światła. Z tyłu po prawej znajdują się otwory do przewlekania smyczy na rękę. Materiał po bokach nie jest gumowy, ale nie jest też gładki czy śliski. Urządzenie raczej nie wypadnie nam z ręki. Od spodu niestety brak jest gwintu do mocowania na statywie. Dwie płaszczyzny odniesienia tworzone są odpowiednio przez tył oraz przez przód urządzenia. Plamka lasera z odległości troszkę ponad 75 cm tworzy kształt delikatnie podłużny o wymiarach 5x3 mm. To czyni urządzenie porównywalne z innymi dalmierzami tej klasy. Na wyświetlaczu znajduje się wskazanie poziomu baterii. To ważne, bo należy unikać wykonywania pomiarów przy rozładowanych bateriach. Następnie mamy wskazanie poziomicy elektronicznej. Widoczne jest cały czas. Ułatwia nam odpowiednie ustawianie dalmierza w trakcie pomiaru. Mamy też piktogram, przy którym widać wskazanie wybranego punktu odniesienia oraz zaznaczony jest fakt, czy aktualnie aktywowany jest laser. Obok znajduje się ikona wskazująca wybraną funkcję pomiaru. Na środku zaś widzimy wynik bieżącego pomiaru oraz 3 poprzednich, w szczególności składowych. Na klawiaturze pod wyświetlaczem znajduje się 7 przycisków. Wydaje się, że zamieszczone symbole jasno wskazują ich zastosowanie, ale przywołam je dla porządku. Mamy duży zielony przycisk, który włącza dalmierz. Jego kolejne wciśnięcia powodują na zmianę włączenie lasera i uruchomienie pomiaru. Pod spodem znajduje się przycisk z rysunkiem przywodzącym na myśl kartę pamięci lub dyskietkę. Pozwala on na zachowanie pomiaru, gdy go przytrzymamy dłużej, lub na przywołanie pomiaru z pamięci przez krótkie naciśnięcie. Pomiędzy pomiarami przywołanymi z pamięci przełączamy przyciskiem plus oraz minus zlokalizowanymi odpowiednio po lewej i po prawej stronie. Numer pozycji, pod którą zapisany jest aktualnie przeglądany pomiar, widzimy u góry po środku ekranu. Naciśnięcie przycisku Clear kasuje aktualnie przeglądany pomiar z pamięci. Dolny przycisk anuluje też ostatni pomiar, a dłuższe jego przyciśnięcie wyłącza dalmierz. Przytrzymanie przycisku u góry po prawej włącza lub wyłącza sygnały wydawane przez dalmierz. Jego podstawową funkcją jest oczywiście odejmowanie wyników kolejnych pomiarów. Poniżej znajduje się przycisk, który pozwala na przełączenie punktu odniesienia pomiędzy przodem a tyłem dalmierza. Jego dłuższe wciśnięcie zmienia jednostkę wyników i precyzję ich prezentacji.
Po lewej stronie u góry znajduje się przycisk pozwalający na dodawanie wyników kolejnych pomiarów do siebie. Pod spodem z kolei mamy przycisk do przełączania między funkcjami pomiarów. Skupmy się zatem na możliwościach, jakimi dysponujemy. Możemy oczywiście wykonywać prosty pomiar odległości. Rozpoczynamy go poprzez aktywację lasera dużym zielonym przyciskiem. Następnie celujemy w punkt, do którego odległość chcemy zmierzyć. Mamy na to około 18 sekund, inaczej laser samoczynnie się wyłączy. Gdy wycelowaliśmy odpowiednio, ponownie wciskamy duży zielony przycisk, a na ekranie widzimy wynik pomiaru. Możemy mierzyć też powierzchnię na planie prostokątu. Wystarczy dokonać pomiaru wzdłuż jednej krawędzi, a następnie wzdłuż krawędzi do niej prostopadłej. Laser aktywujemy tylko przed pierwszym pomiarem składowym. Potem do kolejnego pomiaru przechodzimy, gdy wynik poprzedniego wyświetli się nam w odpowiednim miejscu na wyświetlaczu. Po ostatnim pomiarze składowym wyświetli się także wynik końcowy. Analogicznie możemy dokonywać też pomiaru kubatury obszarów prostopadłościennych. W tym przypadku mierzymy trzy składowe, czyli trzy prostopadłe krawędzie. Dla omówionych funkcji pomiaru możemy dodatkowo dokonywać wiele pomiarów następujących po sobie, a ich wyniki do siebie dodawać lub odejmować. Czwarta funkcja to tak zwana funkcja malarza. Korzystając z niej dokonujemy jednokrotnego pomiaru wysokości, a następnie mierzymy długości kolejnych ścian, a na ekranie na bieżąco wyświetla nam się dotychczas zmierzona łączna powierzchnia. Dalmierz ma możliwość wykonania także czterech pomiarów pośrednich. Pierwszy z pomiarów wykorzystuje kątomierz elektroniczny i pozwala na podstawie pomiaru długości przeciwprostokątnej oraz kąta określić długość obu przyprostokątnych. Można to zobrazować następującym przykładem. Stojąc w pewnej odległości od budynku, celujemy w jego szczyt i jesteśmy w stanie określić, w jakiej odległości od niego się znajdujemy i jaka jest jego wysokość względem pozycji dalmierza. Pomiar ten można realizować tylko w płaszczyźnie pionowej. W pozostałych funkcjach pomiarów pośrednich wybrana płaszczyzna nie ma znaczenia. Drugi rodzaj pomiaru pośredniego polega na wyznaczeniu przeciwprostokątnej na podstawie długości dwóch przyprostokątnych. Kolejne pomiary pozwalają na zmierzenie długości odcinka leżącego w płaszczyźnie prostopadłej do osi pomiaru. Możemy zmierzyć długość odcinka, który w całości leży po jednej ze stron w stosunku do punktu wskazywanego przez dalmierz ustawiony prostopadle do płaszczyzny, na której dokonywany jest pomiar odcinka. Możemy też zmierzyć długość odcinka, który leży po obu stronach punktu wskazywanego przez dalmierz. Należy pamiętać, że w przypadku pomiarów pośrednich bardzo ważne jest, aby nie zmieniać położenia punktu odniesienia. Jest to niezwykle trudne do osiągnięcia, ponieważ wykonywanie pomiarów składowych wiąże się z koniecznością zmiany kierunku wiązki lasera. Dlatego wyniki uzyskiwane w ten sposób należy traktować raczej orientacyjnie. Ja w przypadku ostatniego pomiaru wsparłem oś, względem której pochylałem dalmierz, o płaską sklejkę, aby punkt odniesienia się nie zmieniał. W przypadku wszystkich pomiarów złożonych i pośrednich na bieżąco na ekranie, na piktogramie wskazującym funkcję pomiaru, widzimy migający odcinek, którego długość aktualnie powinniśmy mierzyć, co ułatwia odpowiednie kierowanie dalmierza. Czas teraz na relację z wybranych testów. W trakcie testów w warsztacie wykorzystywałem 8-metrową miarę Hulta Force klasy pierwszej do wykonywania pomiarów referencyjnych. W niektórych przypadkach sprawdziłem też, jak spisuje się dalmierz Dedry w porównaniu z moim dalmierzem Boschem. Na początek sprawdziłem, jaką minimalną odległość da się zmierzyć dalmierzem. Udało mi się uzyskać wynik minimalnie lepszy od deklarowanego i poprawny wynik został wskazany już dla dystansu 46 mm. Pozostałe wyniki pomiarów widać na bieżąco na ekranie. Warto zaznaczyć, że w przypadku konieczności kalibracji lub sprawdzenia dalmierza zaleca się dokonywać pomiary na znanej odległości w zakresie od 2 do 10 metrów. Stąd wśród sprawdzanych odległości pojawiły się dystanse około 2, 3 i 4 metrów. Ani razu różnica między wskazaniem dalmierza a pomiarem miarą nie przekroczyła 1 mm, a w przypadku 6 prezentowanych pomiarów średnio wynosiła 0,5 mm.
Oczywiście testy były przeprowadzone do fabrycznej kalibracji, ale Dalmierz daje możliwość wykonania kalibracji samodzielnie. Jeśli chodzi o pomiar kąta, to jako referencyjnej użyto poziomicy Solago Smart. Sprawdzono położenie 0 oraz 90 stopni. Różnica w odczytach nie przekroczyła 1/10 stopni. Na koniec kilka pomiarów na otwartej przestrzeni. Warto tutaj zaznaczyć, że w przypadku dużych odległości warto korzystać ze statywu. Jak wspomniałem, Dalmierz co prawda pozbawiony jest gwintu mocowania do statywu, ale ja korzystam z takiego prostego rozwiązania. Używam adaptera do mocowania telefonów na statywie. Zwykle takie uchwyty mają regulowany zakres szerokości, ale i tak moje dalmierze są za wąskie, dlatego dodatkowo stosuję kawałek listewki z naklejoną uszczelką. Dzięki temu mogę moje dalmierze jednak mocować na statywie. Niezależnie od warunków pogodowych, podświetlany ekran był zawsze dobrze widoczny. Warto tutaj dodać, że podświetlenie działa przez 15 sekund po naciśnięciu ostatniego przycisku. Pomiary nawet ponad 20-metrowe udawało się przeprowadzić bez przeszkód. W identycznej konfiguracji bywało, że dalmierz Boscha się już gubił. Oczywiście w obu przypadkach plamka lasera na celu była już praktycznie niedostrzegalna. W takich sytuacjach często lepiej spisują się zielone lasery, których widoczność jest kilkukrotnie lepsza. Na koniec kilka uwag. Przede wszystkim wydaje mi się, że obecnie warto mieć w domu dalmierz laserowy. Okazuje się on przydatny nawet w codziennych zadaniach. Wyniki pomiarów dalmierzem Dedry, zarówno dokonywane w trakcie testów, jak i w czasie mojej dwumiesięcznej przygody z tym urządzeniem, cechowała dokładność zgodna z deklaracją producenta i powtarzalność. Nie posiada on zbędnych bajerów i dzięki czemu jego koszt wydaje się akceptowalny. Nabywając dalmierz, warto zwrócić uwagę na zakres pomiaru. W tym przypadku 70 metrów to dużo więcej niż jest mi potrzebne. Ale też pomiary na takie dystanse są dosyć utrudnione. Trzeba dobrze wycelować, najlepiej posłużyć się statywem, a z drugiej strony musimy mieć powierzchnię o odpowiednim współczynniku odbicia. Niemniej jednak pamiętajcie, że zawsze warto wybrać dalmierz, którego zakres jest ciut większy niż wasze potrzeby, bowiem zawsze problematyczne mogą okazać się te pomiary na krańcu zakresu.